Drag queen w szkołach polskich, jest to możliwe? Drag queen w szkołach polskich? I moim zdaniem tak. Popiera pani ten pomysł? Tak. W gliwickich szkołach drag queen będą, tak? Ale my nie narzucamy, kto ma być w szkołach. To rodziny i dzieci decydują, kim chcą być. Ale popiera pani, popiera to pani. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować organizatorom dzisiejszego wydarzenia. Jest to wspaniała wiadomość. Gliwice były, są i będą tolerancyjne i cieszę, że po tylu latach naprawdę szczucia i nagonki na osoby LGBT to miasto też może dołączyć do miast, które organizują marsze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy to być, myślę. Ja powiem tylko tyle, że miesiąc temu urodziłam córeczkę i cieszę się, że właśnie będzie mogła żyć w Polsce, w której każdy może kochać kogo chce, gdzie zmierzamy ku lepszemu, najpierw związkami partnerskimi i będziemy walczyć dalej o równość, również małżeńską, więc cieszy naprawdę fakt, że możemy być tutaj dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Że już nie szczują, to znaczy, że wcześniej Gliwice szczuły na osobę LGBT? Nie Gliwice, ja mówię o poprzedniej bazie, żeby w ogóle ścisłości. Oczywiście mieszkańcy, mieszkanki Gliwic są otwarte, jak widać dzisiaj, taka liczna frekwencja, ale przez ostatnie lata osoby LGBT plus w Polsce nie mogły czuć się bezpieczne i dobrze, że dzięki zmianie to wszystko dobiega końca, że po prostu ta tolerancja jest widoczna. W Katowicach na przykład? Tak, ale nie było takiego marszu w Gliwicach, tak? I chodzi mi tylko o to, że nadszedł czas zmian i widzimy to na przykład w dyskusji o rozwiązaniach związków partnerskich. Kiedyś była tylko dyskusja, czy takie rozwiązania mogą być, czy nie, teraz mówimy w jakiej formie. Więc myślę, że to jest pierwszy krok ku temu, że Polska po prostu stała się bardziej otwarta. Nie mogły czuć się bezpiecznie wcześniej, jakby pani to rozwinęła? No, co takiego się działo wcześniej? Strefy wolne od LGBT chociażby, tak, to myślę, że nagonka polityków PiS, również która płynęła z ambony przez Kościół, to wszystko ulega zmianie, ale osoby LGBT odczuwały to każdego dnia, dyskryminację, stygmatyzację, o tym mówię przede wszystkim. Drag queen w szkołach polskich, jest to możliwe? Drag queen w szkołach polskich? I moim zdaniem tak. Popiera pani ten pomysł? Tak. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz dodać. Prawa człowieka to jest taki zbiór praw, o którym moim zdaniem nie powinno się dyskutować, a szczególnie nie powinno się ich w jakikolwiek sposób podważać. To jest taka część naszego systemu wartości, o której dyskutowanie myślę, że jest jednak sprzeczne z ideą człowieczeństwa. A jeśli większość Polaków uważa się za osoby związane z chrześcijaństwem, to przypomnę, że w normach chrześcijańskich nie mieści się nienawiść do drugiego człowieka, nie mieści się brak tolerancji i brak akceptacji. Ja może, jeżeli mogę, tutaj pan pytał o te drag queen, osoby, które są w szkołach. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy dzieci mają prawo wyrażania się. Jeżeli jest to sytuacja, której omawiają z rodzicami, które są w bezpiecznym środowisku, to jest kwestia indywidualna. Nie chodzi o to, żeby w każdej szkole był drag queen, ale żeby pewne rozwiązania dla tych dzieci były możliwe. Tak? Żeby nie było tak, że tutaj propagujemy i że ja nawołuję do tego, ale wydaje mi się, że w pewnych okolicznościach... W niektórych gliwickich szkołach drag queen będą. Tak? To nie. Pytanie do pani prezydent. W gliwickich szkołach drag queen będą, tak? Ale my nie narzucamy, kto ma być w szkołach. To rodziny i dzieci decydują, kim chcą być. Ale popiera to pani. Ja zupełnie się tym nie zajmuję, to tylko widzę, że jest pana problem, a nie mój. Ja tylko pytam. Drag queen jest uczennicą, to koniecznie powinna być w szkole.